Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, a my mamy już pierwsze przesłanki na temat Ultimate Team FIFA 22. Mamy oficjalny trailer na kanale EA Sports, 54 minuty temu była premiera właśnie tego trailera od EA Sports na oficjalnym ich kanale, dlatego zobaczymy sobie co my tutaj mamy, czy jakieś nowości, zareagujemy sobie na to wszystko. Trailer może niedługi, ale też nie krótki, trwający dokładnie 4 minuty i 1 sekundę, po prostu zobaczmy co my tutaj mamy. Na wstępie tego materiału zapraszam was na serwer na Discordzie Coins Kingdom oraz stronę internetową coinskingdom.pl. Link w opisie. Lecimy. New ways to progress and compete, more customization on and off the pitch, and the return of football's most memorable players. Welcome. Okej. Okay. Tam było generalnie o tym stadionie, ustawianie stadionów, powrót tych najbardziej ikonicznych zawodników. Oczywiście tutaj jest mowa o Foot Heroes, natomiast w tym momencie widzimy to, co w tym trailerze będzie zawarte. Dokładnie tak jak w przypadku ostatniego traileru z trybu kariery. Mamy napisane tak: Division Rivals, Foot Champions, Elite Division, Cop, Public Matchmaking, Stadium Customization i Foot Heroes. Czyli oczywiście tak, karty Heroes, ustawianie tego stadionu, customizacja po prostu stadionu. Co-op, public matchmaking, czyli oczywiście co-opy, dostosowywanie właśnie matchmakingu, no i Elite Division, no to myślę, że każdy rozumie, Foot Champions oraz Division Rival. Zobaczmy, co będzie dalej. To Inside FIFA Ultimate Team. I'm Aaron McCarty, executive producer on FIFA. And I'm Aslan Mustafa, producer on FUT. And Aslan and I are here to tell you a little bit about the new season of FUT in FIFA 22. So this year, we've reworked Division Rivals and FUT Champions, and we wanted to give you more flexibility so that you can compete when you choose. We've got more ways for you to enjoy showing off your unique style on and off the pitch. Okej, na razie mamy takie coś, że tutaj zmodernizowali, generalnie zmienili ten tryb Division Rivals i FUT Champions. Właśnie się tutaj chwali nasz pan przedstawiony kilka sekund temu, że właśnie coś takiego zostało wprowadzone. Zobaczmy, co dalej będzie powiedziane właśnie o tych zmianach. And we welcome back some of football's most beloved players with the all-new FUT Heroes. Building your squad and competing on the pitch are at the heart of FIFA Ultimate Team. And in FIFA 22, we've completed... Czekajcie, cofnę, bo w ogóle jestem fanem tych FUT Heroes, tutaj tych takich właśnie, że na przykład Milito ma miecz, albo no ogólnie te tutaj, te piękne grafiki. O, to chciałem zobaczyć, czy tutaj nie można czegoś wychwycić. Building your squad. Mamy jedynie zdjęcia nowe chyba u niektórych, tak, na pewno nawet. No i w sumie to tyle, nic tutaj niestety nie możemy wychwycić. Overalli także, celowo zostały one zamienione na znaki zapytania. ...and competing on the pitch are at the heart of FIFA Ultimate Team. And in FIFA 22, we've completely changed the competitive landscape. Division Rivals has an all new seasonal progression system, with win streaks, ranks and a new elite division for the best players. Okej, zmiany na temat Division Rivals, ja tylko włączę tutaj napisy, na pewno mi będzie łatwiej zrozumieć cały sens tego wszystkiego. Win streaks, czyli oczywiście to są takie serie zwycięstw. Ranks and a new Elite Division, czyli Elite Division to jest ta dywizja dla najlepszych graczy FIFA. Players in the world. How you climb the ladder has completely changed. Divisions are now made up of stages. Okej, tutaj już coś mamy. Na przykład tam w tle chcę wyczytać, co mamy. Moment, uwaga. Wygraj 3 spotkania, żeby się zakwalifikować do nagród tych po prostu weekendowych. Wygraj 3 spotkania, żeby zakwalifikować się do nagród tygodniowych. Z tego co rozumiem, tylko za bardzo jeszcze nie rozumiem całego przesłania tego wszystkiego, jakich nagród tygodniowych. Tutaj jest rank 5, czyli 5 ranga, oczywiście widzimy tą całą grafikę, ale no generalnie tutaj chyba nie można nic więcej wyczytać. Mamy jeszcze napisane Div 1 Progress. Divisions are now made up of stages and ranks. A win will advance you one stage and if... Win will advance you one stage, czyli jedno zwycięstwo po prostu przesuwa nas dalej o jedną rangę. Go on a win streak, you'll progress even faster. Losses will move you back a stage to one stage and if you're on a win streak, you'll... Okej, jeśli mamy tą serię zwycięstw, będziemy czynili progres nawet szybciej. Progress even faster. Losses will move you back a stage. Okej, czyli przegrane będą nas oczywiście cofały do tyłu. Unless you're on a checkpoint, which safeguards your progress and keeps you at the right level of competition for your skill level. And seasons are a new addition as well. Divisions are reset at the end of each season, and where you finish will determine where you start in the next season.
Moment, jeszcze raz. Well, divisions are reset at the end of each season. Okej, okay, czyli dywizje się kończą na końcu każdego sezonu. Rozumiem, że tu chodzi o te sezony, na przykład jak mamy w tym momencie sezony i tam mamy ten taki karnet bojowy rodem z Fortnite'a, po prostu i te zadania sezonowe. Myślę, że o to chodzi właśnie. And where you finish will determine where you start in the next season. Rewards are a massive part of division rivals. And if it's... Nagrody to jest ogromny z czym się zgodzimy i obyśmy mieli te nagrody fajniejsze. Continue to earn rewards every week. In addition, you'll also earn rewards at the end of the season as well. Winning match. Okej. Okay. Czyli na końcu sezonu również będą nagrody za Division Rivals, za cały sezon. Okej. Okay. Matches each week will increase your rank within a division and qualify you to earn better weekly rewards. Mhm. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz. Matches each week will increase your rank. Czyli winning matches, czyli wygrywanie spotkań po prostu każdego tygodnia będzie wzmacniało naszą rangę. Within a division. And qualify you. Także dywizję. To earn better week. I będzie nas kwalifikować, żeby po prostu otrzymać lepsze nagrody. Rewards. Every match you play will count towards your seasonal milestones. You'll get end of season rewards based on the number of matches you play, regardless of whether you win. Okay. You reach milestone 3, czyli oczywiście tutaj jakiś milestone 3, za to, że wygraliśmy 60 na 60 spotkań, tego co rozumiem. No i tutaj mamy 3 mega paczki plus 3 nagrody. Na razie niewiele zrozumieliśmy, ale mamy już tutaj jakiś sygnał, jak to będzie wyglądać i na pewno możemy być pewni, że nagrody po całym sezonie, czyli pewnie po jakimś tam okresie, nie wiem, 2,5 miesiąca, będą również takie nagrody podsumowujące po prostu cały sezon. Win or lose. The Elite Division goes beyond Division 1 and gives the game's most skilled players a unique space to compete in. And in the Elite Division, there are no ranks and stages either. You'll play pure. W Elite Division nie ma żadnych rank. Purely for skill rating and a position on the global leaderboard. And you'll earn rewards while competing at. Okay, taka szybka informacja o tej Elite Division generalnie. Top level. Ultimately, with the potential to qualify for the FIFA Global Series as well. Tam się będą kwalifikować generalnie na te turnieje międzynarodowe typu FIFA Global. Na pewno jeśli jacyś polscy e-sportowcy będą tam grać, no to też ciekawie się to będzie oglądać. Zamiast Food Champions w tygodniu będziemy oglądać Elite Division, sami rozumiecie. I się uczyć jak lepiej grać, nie? Dla mnie zmiana jak najbardziej na plus, bo ta pierwsza liga, nie wiem, powiedzmy jakiś taki gracz dobry, natomiast no, nie jest profesjonalistą, tam grał, no a grał właśnie z jakimś profesjonalistą, to tak nie do końca równe. Natomiast teraz jak to ma jakąś tam kwalifikować właśnie do turniejów międzynarodowych i tak dalej, już na takich dużych halach organizowanych właśnie turniejów, no to naprawdę przydałoby się coś takiego i ja jestem za. Food Champions, najlepsza część. Food Champions is now a two-tier. Nie, ja już nie mam siły. Patrzcie na ten blok. Champions is now a two-tier. Oby to nie były autobloki. Tak jest, takimi ślizgami, proszę nie. Competition that works around your schedule. Okej, okay, jeszcze raz, bo ja nie czytałem. Fight Champions is now a two-tier competition that works around. Okej, okay, two-tier, czyli jakby ma dwa tiery. A competition that works around your schedule. Start off with the FUT Champions playoffs during the week. Okej. Okay. Zaczynamy. Tutaj chodzi o to, że najpierw tym pierwszym tierem, jak tutaj zostało to nazwane, jest ta kwalifikacja, w której myślimy wygrać, musimy wygrać 3 mecze na 5 i mamy na to 3 podejścia. Więc od tego się zaczyna. Najpierw mamy o tym mowę. With a chance to qualify for the FUT Champions finals. Food Champions Finals, tak się to będzie nazywać, już ten turniej, na który się potencjalnie zakwalifikujemy, bądź też nie. When you're ready, take part in the finals during the weekend. It's a points-based system with some of the best rewards on offer in FUT. Take. Co my tutaj mamy? No, rank 1 reward, czyli nagrody za rangę pierwszą. Nie wiem, co oznacza to plus 5 rewards, nie mam pojęcia, plus 5 nagród. 3 mecze zostały, tutaj ta grafika taka, naprawdę mi się podoba ta grafika. Wygląda jakbyśmy byli, kurde, jakimiś królami, nie? Taki czerwony ze złotym, no. Nie, fajne, fajne barwy jak na Food Champions i wreszcie jakaś zmiana. Fajnie. Nie wiem, co to jeszcze oznacza tutaj te punkty do rangi pierwszej, ale to się okaże. Part in the finals during the weekend. It's a points-based system with some of the best rewards on offer in FUT. As we know, FIFA Ultimate Team isn't just about the game's current superstars. Heroes give you new squad building opportunities with league specific chemistry that ties to their real world club at the time of their heroic display. O, jest Jerzy Dudek.
Tutaj mamy go. And recreates those nostalgic moments that earn FUT Heroes a place in football folklore. FUT Heroes chemistry is unique, providing a club link to any players in the same league. No, my już o tym wiedzieliśmy w poprzeciekach, że właśnie karty Heroes łączą się za pomocą ligi. Także jeśli tutaj jest Jesse Dudek, nasz Jerzy Dudek, łączy się perfect linkiem z Christiansenem. Along with a normal league link. FUT Heroes will... Christiansenem, nie Christiansenem, przepraszam. Link with each other based on the fact that they're in the same FUT Heroes club. And FUT Heroes will also get the same nationality bonus that other players get. Same FUT, okay. FUT Heroes club. With a normal league link. FUT Heroes will link with each other based on the fact that they're in the same FUT Heroes club. Okej, okay, czyli ze sobą się też będą łączyć. Tak jak ikony perfect linkiem. And FUT Heroes will also get the same nationality bonus that other players get. Okej, okay, czyli narodowością również. Last year we introduced the FUT Stadium, a home ground that let you show off your unique style for your club. This season, we're taking it a step further, giving you a chance to add even more of your personality to our one-of-a-kind FUT Stadium. Tutaj mieliśmy mowę generalnie o tym dostosowywaniu stadionu i tak dalej, i tak dalej. You'll be able to show off your unique style from the pitch side. Mm-hmm. Będziemy w stanie pokazać nasz unikalny styl z placu gry. And even to the new VIP area, enhanced... New VIP area, czyli tutaj jakaś strefa VIP-ów. Elements like flags, cards and banners. Okay, będą flagi, będą karty jakieś i banery. Okay. And new shared seasons between Volta Football and FUT will keep giving you... Nowe sezony w Volcie. Słuchajmy teraz, czy coś zmienią po dwóch latach. Słuchajmy, czy jest jakaś nadzieja dla tego trybu. Even more ways to make over your club with fresh new theme content like kits and tifos available to unlock throughout the year. Plus, find your perfect combination more easily with... Wow, będzie można kupować rzeczy do stadionu. Okej, okay, fajnie, naprawdę fajnie. I tutaj możemy kolor dostosować i kupować. Content type, quality, secondary color, super. Which make it easier to get the look you want in FUT 22. Co-op public matchmaking is a new way to experience FUT co-op. Tutaj mam oczywiście mowę o tych sezonach współpracy, co-op. No i będzie tutaj coś mówione prawdopodobnie o matchmakingu i tutaj jest generalnie mówione, że to jest coś nowego, także zobaczmy. You can play with other members of the FUT community and try out new players and squads built specifically for the mode. Czekajcie, bo ja się tak skapnąłem, że tutaj mieliśmy... Co-op public matchmaking is a new way to experience FUT co-op. O. Public co-op match Silver Lung, My Playlist, Mystery Ball, ok. Czyli są tutaj pewnie jakieś nowe tryby, zaraz obok Piłki Fortuny, King of the Hill i tak dalej, i tak dalej. You can play with other members of the FUT community and try out new players and squads built specifically for the mode. FUT 22 brings back all the features that make FUT our most popular game mode. Your ultimate team will look, play and feel even more unique to your style of play. Oni coś tam powiedzieli, że to będzie najpopularniejszy tryb gry? Oj, nie będzie. FIFA 22. Chyba, że chodziło ogólnie o Ultimate Team, ja jestem głuchy. Brings back all the features that make FUT our most popular game mode. You're all... A, tak, chodziło o Ultimate Team. Dobra. Czy ja coś przegapiłem? Ten fragment FUT Champions z pewnością oraz Division Rivals był niezrozumiały w całości, no bo ciężko tutaj zrozumieć na przykład, no generalnie tą grafikę na przykład i to wszystko, bo no, takie tłumaczenie nie wystarczy, no umówmy się, musimy w to zagrać, natomiast na przykład to, że będziemy mieli jakieś tam nowe dywizje, rangi i tak dalej, no zresztą sami słyszeliście, to naprawdę, naprawdę będzie fajnie, natomiast ja bym chciał jeszcze ten fragment jeszcze raz posłuchać sobie. FUT Champions is now a two-tier competition that works around your schedule. Start off with the FUT Champions playoffs during the week, with a chance to qualify for the... Czyli podczas tygodnia mamy ten turniej kwalifikacyjny, spoko. FUT Champions finals. When you're ready, take part in the finals during the weekend. It's a points-based system with some of the best rewards on offer. A on się opiera na punktach, ten system, okej. Okay. For in FUT. With some of the best rewards and offer in fight. As we know, FIFA... Czyli na punktach się będzie opierać FUT Champions, a nie na zwycięstwach. Faktycznie mamy tutaj punkty do rangi, któreś tam ciekawe, ciekawe. Pytania to jak to podzieli graczy, czy będzie więcej za tym, czy przeciw temu, czy będzie więcej za tym, żeby było tak jak po staremu, czy też
żeby było po prostu tak, jak jest w FIFA 22. Natomiast no, jest to ciekawe. Czy trailer mi się podobał? Szczerze mówiąc, tak. Pod względem jakości, pod względem tutaj pokazania, pokazali nam wszystko, co mogli, pokazali nam nowości, przedstawili wiele rzeczy, które są niezrozumiałe, co za tym idzie, są nowe, po prostu, no i po prostu musimy poczekać i ocenić, jakie to będzie. Nie mam nic więcej do dodania, trailer mi się naprawdę podobał, 9,5 na 10 bym mu dał, bo zawsze może być lepiej, pamiętajmy o tym, lepszy niż ten ostatni. No i zobaczymy, jak to będzie z tym systemem Division Rivals oraz Foot Champions. Dzięki za cały materiał, trzymajcie się, no i cześć.